Kryptomasters przedstawiają zysk czy wpysk? Subiektywna ocena kryptowaluty. Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj mam dla Ciebie informację o nowym ICO, które pojawiło się na rynku i wygląda na to, że idzie jak burza, bo widzę, że już 15 milionów dolarów zebrało. Co ciekawe, polskie ICO. Co ciekawe, znam twórcę tego projektu od wielu, wielu lat i poprosił mnie on o to, żeby opisać to ICO dla Was, żeby powiedzieć co i jak, na co też przystałem, zwłaszcza, że jest to ogłoszenie, można powiedzieć, sponsorowane. Także do konkretów, ale zanim do konkretów, to oczywiście informacja parafialna. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem, a inwestowanie w ICO wiąże się z potrójnym ryzykiem. Wiadomo, że projekty ICO mają to do siebie, że czasem nie wychodzą. Projekty po ICO też czasem nie wychodzą, także inwestujemy wyłącznie tyle, ile możemy stracić. Oraz to, co ja tutaj mówię, to jest wyłącznie moje prywatne zdanie. Do tego chcąc, nie chcąc jestem trochę subiektywny, ponieważ poproszono mnie w sposób finansowy o to, żebym ten research dla Was przygotował. Dlatego też koniecznie każdy powinien zrobić własny research, własną analizę, doczytać więcej przed jakimikolwiek inwestycjami. No i dobra, jedziemy. Strona internetowa Guarium. Czym w ogóle jest projekt Guarium.io? Nazwa mi się, szczerze mówiąc, podoba, bardziej niż sam Guarcoin, ale Guarium to już bardziej. Wszystkie strony kryptowalutowe mają takie różne kulki skaczące. To jest interesujące. Natomiast cóż to jest? Jaka jest koncepcja na ten produkt, można powiedzieć? Koncepcja jest ciekawa, ambitna i czy ma prawo zadziałać, nad tym się będziemy zastanawiać, zarówno teraz, jak i później pewnie wspólnie w komentarzach. Tak czy inaczej, jest kilka platform, kilka kryptowalut, które mają taki cel, żeby zrobić takiego zdecentralizowanego eBaya, czy zdecentralizowane Allegro, czyli no w zasadzie chodźcie, zróbmy taki marketplace, gdzie ludzie będą mogli sprzedać swoją szafę, krzesło, samochód i tak dalej, no i to będzie zdecentralizowane i w ten sposób to będzie bezpieczniejsze, będzie bezpieczniejsza baza danych i tak dalej. I te koncepcje, takie jak BitBay, nie mylić z giełdą BitBay, bo to jest tylko zbieżność nazw, ale jest taka platforma BitBay i taka kryptowaluta, jest na przykład SafeX, jest Payera ICO, która usiłuje coś podobnego też zrealizować, ale jej się moim zdaniem nie uda, to na 100%. Więc kilka takich jakby pomysłów, koncepcji jest Syscoin, który również tym się ma zajmować. Natomiast zasadniczy błąd większości tego typu koncepcji jest taki, znaczy w moim mniemaniu, że one chcą stworzyć takie właśnie drugie Allegro czy eBaya. Ja się zastanawiam po prostu nad tym, jak oni pozyskają te miliony tych żuczków, którzy będą sobie kupować tam. Bo co z tego, że ludzie wystawią sprzęty, zresztą to jeszcze właśnie, muszą też pozyskać tych ludzi, którzy wystawią te rzeczy swoje. Pomyślmy, ile pieniędzy musiało samo Allegro, działające przecież na rynku polskim, a nie na całym świecie, ile pieniędzy musiał kosztować ich marketing, żebyśmy my dzisiaj wszyscy znali Allegro, żebyśmy go używali i no, żeby tam rzeczywiście było co kupić. Natomiast te systemy oparte o blockchain bardzo często chciałyby zrobić to samo, tylko mniejszym nakładem. To moim zdaniem nie ma prawa wyjść. I tym bardziej to, co mi się podoba w systemie Guarium, że oni idą trochę z drugiej strony. I w zasadzie i tych sprzedawców chcą pozyskać w inny sposób, i tych klientów chcą pozyskać w inny sposób. Najpierw sprzedawcy. Skąd wziąć sprzedawców? Otóż absolutnie widzę z tego, co wyczytałem wszędzie, oni nie celują w sprzedawców jednostkowych, czyli nie chcą robić kampanii marketingowej na zasadzie, nie wiem, w telewizji, w mediach, że masz coś na sprzedaż, to wystaw to na Guarium. Nie, oni chcą pozyskiwać sklepy, czyli jak rozumiem, będzie specjalny dział, tam jest nawet już osoba w teamie, ale o tym później, do tego przydzielona, która ma jakby za zadanie pozyskiwać sklepy całe. Czyli ja to w praktyce wyobrażam sobie tak, że jakiś gość siedzi na telefonie, czy gościuwa i dzwoni do sklepów internetowych i mówi: słuchajcie, macie sklep internetowy z firankami,
i możemy go zsynchronizować z platformą Guarium, dzięki czemu pozyskacie więcej klientów. Jak? To za chwilę Ci opowiem. Natomiast no, czemu taki sklep miałby się na to nie zgodzić, jeżeli będzie to dobra integracja, bo to jest też ważne, żeby ta integracja była łatwa. No, technicznie tutaj nie mamy zbyt dużo informacji na tej stronie, natomiast mamy informację, że ta platforma ma współpracować z popularnymi systemami sklepowymi, co oznacza, że w teorii choćby taki PrestaShop, no to jest dość duży sklep, znaczy dość, no bardzo duży, Shopify, OpenCart i tak dalej. Ja kiedyś prowadziłem sklep na platformie OpenCart, gdzie eksportowałem zegarki do Niemiec, także fajna platforma. No więc jest tu kilka popularnych platform, no i jeżeli to faktycznie tak będzie działało, że taki sprzedawca mówi, dobra, integrujemy, no to moim zdaniem 100 razy łatwiej pozyskać duże sklepy niż pojedynczych żuczków. I wtedy mamy duży sklep, rzeczywiście poważną platformę, bo nie wiem, czy pamiętacie, był, może jeszcze jest taka platforma aukcyjna Świstak. Podejrzewam, że jeżeli jest, to już działa na innych zasadach niż kiedyś. I on chciał podrobić Allegro, tylko że chciał przyciągnąć sprzedawców tym, że nie było tam bodajże prowizji żadnych za wystawienie przedmiotu i za sprzedaż. Jakiś biznes model był tam inny. Natomiast no nie pykło. Dlaczego? Ponieważ no, nie mieli za co tak naprawdę tych żuczków pozyskać, a Allegro ma za co tych sprzedawców pozyskać, bo ich stać. Natomiast w przypadku Guarium założenie jest takie, żeby pozyskiwać sklepy, całe sklepy. Po co? Ano dlatego, że sklepów jest mniej. Oni tutaj założyli w white paperze, że w każdym kraju, w którym będą chcieli działać, bo chcą to odpalać kraj po kraju, mają 15 tysięcy sklepów internetowych. To jest no, dużo i mało, no, zależy z czym porównać. Natomiast no, jeżeli dział sprzedaży będzie dobrze pracował, czyli że będzie 8 godzin dziennie dzwonił po sklepach i pisał też do nich maile i po prostu oferował prostą rzecz, że albo do nas dołączysz za darmo na przykład i wtedy Twoje produkty będą na ogromnej globalnej platformie, gdzie będzie tysiące klientów, no albo nie dołączysz i nic się nie stanie, no to każdy racjonalny sklep po prostu powie, że spoko, jeżeli integracja to nie jest, nie wiem, kwestia zainwestowania 10 tysięcy złotych i siedzenia godzinami, tylko to jest na parę klików, to jak najbardziej, to dodajcie mnie tam. I wtedy platforma Guarium przejmuje, jakby zawiera wszystkie produkty tego sprzedawcy. Czyli tak naprawdę zamiast stawać się drugim eBayem, oni chcą się stać drugim Amazonem. Oczywiście dalej to jest mega ambitne, a im większa ambicja, tym większe ryzyko. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że najbardziej ambitne wizje mają też największą szansę, że upadną. Jednocześnie uważam, że jest to, i to jest jako plus, że jest to mniej ambitne niż staranie się być drugim eBayem. Bo jednak, może ja źle myślę, ale wydaje mi się, jestem głęboko przekonany, że łatwiej zrobić sklep internetowy zawierający w sobie sklepy internetowe, niż zrobić nowego eBay lub Allegro i stworzyć tysiące, dziesiątki tysięcy sprzedawców, którzy będą tam dołączać i sprzedawać swoje rzeczy, z których pewnie część i tak by była sklepami, ale mnóstwo osób jednak by sprzedawało tam swoje rzeczy. Także myślę, że ciekawa koncepcja, żeby docierać do sklepów. Zobaczymy, jak to zaskoczy. Natomiast czemu by nie mieli dołączyć, jeżeli będą mieć dzięki temu dostęp do większej ilości klientów? No i dobra, skąd ci klienci, zapytasz? Ja też sam zapytałem, jak czytałem white papera. Klienci mają być przez sieć afiliacyjną. Czyli chodzi teraz o to, że ty na przykład możesz mieć sklep internetowy, nie mając sklepu internetowego. I tak to wynika z tej strony, z white papera, czyli, że ja sobie dziś wymyślam, że będę handlować firankami. Albo na przykład, żeby taki przykład z życia. Ja jakiś czas temu eksportowałem zegarki do Niemiec, no i miałem swój sklep internetowy i tak dalej. I cała logistyka była po mojej stronie. Czyli po pierwsze, ja musiałem mieć towar. Musiałem mieć zegarki u siebie na magazynie. Po drugie, musiałem podpisać umowy z firmami kurierskimi, które by to wysyłały. Po trzecie, musiałem tłumaczyć wszystkie materiały na język niemiecki, opisy produktów i tak dalej. Po czwarte, musiałem mieć infolinię, jak również obsługę maila, gdzie można było po prostu się kontaktować. Po piąte, musiałem mieć oczywiście założoną pod to firmę, rozliczać to jako eksport i tak dalej. Różne tego typu rzeczy. Natomiast na platformie Guarium, jeżeli to będzie działać tak, jak to zakładamy, tak jak pisze white paper, jak informuje, jak jest napisane w white paperze, jak nas informują, to będzie to tak, że ty sobie wymyślasz, że chcesz mieć zegarki w sklepie, klikasz sobie tam,
Tworzysz swoje logo, nazwę sklepu, domenę i w tym momencie wybierasz sobie produkty, które w Twoim sklepie mają być. Czyli na przykład zegarki, powiedzmy marki premium, czyli droższe. No i po prostu jakby wybierasz sobie, czyli są tak naprawdę gotowe sklepy, gotowi producenci, dostawcy, jakby połączeni z tą platformą, a Ty masz sklep, który jest totalnie wirtualny, czyli Ty nie zakładasz pod to firmy, nie zakładasz pod to, nie wiem, magazynu, nie musisz mieć tego towaru, nie płacisz za niego, ponieważ to jest modelu dropshippingu, który polega na tym, że najpierw sprzedajesz, a potem kupujesz w jakimś sensie. Czyli że jak masz klienta, który Ci zapłacił, no to przekazujesz te pieniądze pomniejszone o Twój zysk, o Twoją marżę, przekazujesz je producentowi czy temu sklepowi, który handluje tymi zegarkami i tyle. Więc jest to mega proste, mega fajne, a Twoim jedynym zadaniem jest znaleźć klientów. 100 razy łatwiejszy model niż faktycznie zakładanie swojego sklepu. No i to jest ciekawe. Ciekawa koncepcja. Amazon trochę na podobnych zasadach działa, bo też ma linki afiliacyjne, też ma możliwość promowania się. Natomiast no tutaj masz też taką możliwość typowego własnego sklepu internetowego, nie mając żadnych produktów. Co ciekawe, zysk z Twoich klientów ma być na tej platformie wieczny. Co oznacza, że jeżeli Ty znajdziesz klientów na zegarki, to jeżeli oni później trafią do innego sklepu i kupią też książki, to Ty masz z tego mieć prowizję. I to działa na zasadzie najlepszych programów partnerskich czy biznesów typu MLM, gdzie jeżeli te programy są dobrze zrobione, to rzeczywiście raz znaleziony klient generuje dla Ciebie zysk przez lata. I no, nie ukrywam, że mimo, że się boję przez to, że to jest ICO i że do tego jest to połączenie z kryptowalutami, czyli no jest to ryzykowny temat, to nie ukrywam, że chętnie bym zobaczył, gdyby ta platforma wystartowała i że rzeczywiście, w sensie liczę, że to będzie działać. To by było naprawdę bardzo fajne. Już 15 milionów dolarów zebrali, 32 miliony niespełna. To jest hard cap, czyli ostateczna jakby liczba. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, tu jest w ogóle, że można wersję testową platformy e-commerce przetestować przez 7 dni, także można się tutaj zapisać, jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wszystko działa. Telegram jest dość żywy, znaczy bardzo żywy, 36 tysięcy osób, Twitter 23 tysiące osób. Także wygląda na to ogólnie, że ludzie są zainteresowani. Tu gdzieś miałem chyba Facebooka, ale już zamknąłem, tak czy inaczej było tam chyba 23 tysiące osób. Ogólnie jest zainteresowanie tokenem, co oznacza, że można go będzie prawdopodobnie upłynnić szybko po ICO, bo część osób zarabia na ICO w taki sposób, że wchodzą w ICO i zaraz po zakończeniu, jak tylko token wejdzie na giełdę, to od razu sprzedają. Dlatego też po fazie ICO bardzo często jest taki dump, że ceny spadają, bo mnóstwo osób chce się szybko wyprzedać. I wtedy ci, którzy szybko sprzedadzą, rzeczywiście mogą być na tym zarobieni. Oczywiście długofalowo takie osoby się specjalnie nie interesują, czy dany projekt w ogóle ma sens, bo co ich to obchodzi. Natomiast dla takich osób jest ważniejsza informacja, czy danym projektem dużo ludzi się interesuje, w sensie czy będzie komu sprzedać zaraz po ICO. Więc tutaj po Telegramie, po Facebooku i tak dalej wnioskuję, że dużo osób się tym interesuje i że jeżeli jesteś takim ICO traderem, można by powiedzieć, to teoretycznie powinno być ok, teoretycznie powinno pyknąć. Cena tokena rośnie na bieżąco, czyli startowała tam w fazie pre-ICO chyba od 9 czy 10 centów, teraz jest 45. W ogóle mi się podoba ta grafika, że jutro będzie po 46 i docelowo najdrożej będzie na koniec ICO za $1.20. Później rynek zweryfikuje, czy ta wartość szybko spadnie, czy też będzie się trzymała długofalowo. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego przewidzieć. Natomiast no, wygląda to ogólnie ciekawie. Za chwilę pokażę Ci white paper, jak on wygląda, jak on działa. Mamy tu parę informacji, ale one są też w white paperze, więc tam je z Tobą omówię. Tak czy inaczej, co jeszcze tutaj jest ważnego? Gdzieś to miałem jedną rzecz. Ogólnie jest afiliacja, czyli po prostu linki partnerskie. No, jedna rzecz, żeby nie było, to bym zmienił, to informacja dla twórców projektu. Pytanie, czemu cena Guarcoina będzie rosła na stałe, jest błędnym pytaniem, ponieważ no, nie tylko nie będzie rosła na stałe, bo choćby rynek nie rośnie na stałe, nawet w 2017 roku Bitcoin nie urósł z $1000 do 20 000 w sposób ciągły, tylko
klasycznie poprzez rośnięcie i potem drobna korekta i znowu rośnięcie, więc no, nic na świecie nie rośnie w sposób stały i o tym trzeba pamiętać. No i tu jest informacja, że liczba klientów będzie rosła, a liczba guarcoinów nie będzie rosła, więc wartość guarcoina będzie rosła. No, to jest oczywiście, no trzeba to usunąć po prostu. Chłopaki, jeżeli mnie słuchacie, usuńcie to, bo albo zmieńcie, bo nie można tak, bo ktoś do was się przyczepi po prostu. Bo to powie ktoś, że to jest obiecywanie zysków i tak dalej, a zysków oczywiście nie można obiecać. Oczywiście ja lubię, jak ktoś, kto tworzy jakiś projekt, jest trochę taki bezczelnie pewny siebie, że wie, że zna potencjał tego, co robi. Jak najbardziej, natomiast trzeba pamiętać, że obiecywanie zysków to zawsze jest element ryzykowny i zawsze jednak lepiej obiecać ryzyko niż obiecać zyski. O, może tak bym to powiedział. Więc to jest jedna rzecz, której bym się doczepił na tej stronie, bo jak wiecie, jeżeli nie oglądacie od dłuższego czasu, ja zawsze chcę się czegoś doczepić, bo musi zawsze być coś do doczepienia. No dobra, przechodzimy do white papera. I tu druga rzecz, której się doczepię, ten white paper nie jest klasycznym white paperem, ponieważ white papery z założenia są manifestem technologicznym. W nich jest dużo gadki o technologii, o tym, jak będziemy kodować informacje, jaka będzie transkrypcja. White paper powinien być nudną lekturą bardziej dla nerdów, dla programistów. Ten white paper jest przyjemną lekturą, co z jednej strony oczywiście jest dobre, jak najbardziej. Każdy z was, kto zna angielski, przeczyta to z przyjemnością i z frajdą bez męczenia się. Natomiast z punktu widzenia kryptowalutowego, z punktu widzenia osoby siedzącej w blockchainie, no to za taki white paper należy się minus, ponieważ tu jest naprawdę bardzo mało o blockchainie. To jest bardzo mało szczegółów technicznych. Ja mam takie założenie, że jeżeli white paper nie generuje we mnie odruchów wymiotnych, to nie jest to doskonały white paper. A ten white paper ja za pierwszym strzałem zrozumiałem. Porównując to choćby do white papera Bitcoina, kiedy czytałem go, no to naprawdę to nie była przyjemna lektura. To była trudna lektura white paper Bitcoina. A są takie white papery jak Nexusa, gdzie to chyba 7 razy musiałem przeczytać, żeby to skumać. Bardzo skomplikowane rzeczy. Więc z punktu widzenia takiego stricte branżowego, to ten white paper nie jest optymalnym white paperem. White papery powinny być manifestem technologicznym, a to jest white paper bardziej marketingowy. Więc jeżeli chcemy mieć minusy, to na pewno dla programistów i nerdów to jest minus, bo tutaj nie ma za dużo o blockchainie. Znaczy są informacje, że można było kupić tam blockchain, bitcoina za ileś tam tysięcy bitcoinów i to by dziś było warte miliony i tak dalej. Natomiast z drugiej strony ja mam też wrażenie, że oni wcale się nie starali zrobić manifestu technologicznego, bo oni w którymś momencie tutaj piszą nawet prawie że wprost, że my się zajmujemy marketingiem i że my jakby nawet nie potrzebowaliśmy do naszego systemu, do naszego biznesu, nie potrzebowaliśmy kryptowalut, zrobilibyśmy to tak czy inaczej, ale dzięki temu, że jest taki hype na blockchain, że ludzie wszędzie gadają o kryptowalutach, to postanowiliśmy jakby zebrać środki poprzez ICO, nie po to, żeby się obłowić, tylko po to, żeby wykorzystać je, żeby tak zwane momentum przyjąć. Czyli, że normalnie byśmy się rozwijali swoim tempem, robilibyśmy wszystko rok do roku po swojemu. Natomiast dzięki temu, że zrobimy ICO, zbierzemy miliony dolarów, to odpalimy to w wielu państwach w bardzo krótkim czasie i zrobimy to po prostu 100 razy szybciej. Więc też pod tym kątem można powiedzieć, że się w jaki sposób wytłumaczyli. CEO to jest Grzegorz Ciupek, człowiek, z którym miałem okazję działać w marketingu, tworząc wspólnie grupy sprzedażowe, chyba z, nie wiem ile, z 7 lat temu może to było. Także pamiętam, że organizowaliśmy różne konferencje biznesowe w różnych miastach, także działało się wspólnie. Później gdzieś tam straciliśmy kontakt, bo każdy poszedł w swoją stronę. Natomiast miło wspominam i podejrzewam też, że dlatego nasze drogi w tym wypadku się tutaj zeszły. No i teraz przechodząc do konkretów. Co jest tutaj ważne? Ogólnie, czyli teraz ja będę recenzować ten white paper już nie jako klasyczny white paper, bo wtedy bym go zrecenzował negatywnie, tylko teraz go będę recenzował jako informację o tym, czym jest Guarcoin, jak to wszystko ma działać, czyli czy te rzeczy, które tutaj są napisane, mają sens. No i pod kątem marketingowym podoba mi się to. Tu jest wyjaśnienie tego, jak to wszystko ma działać, czyli że możesz założyć swój sklep internetowy na kilka klików, odpalić go, wybrać produkty i sprzedawać cudze produkty z innych sklepów internetowych. Co jest ważne, jeżeli ty masz reklamować swój sklep,
to musisz się znać na marketingu internetowym i oni tutaj informują, że takie treningi tutaj będą w systemie jakby jego wewnętrzną częścią, czyli to nie jest tak, że dajemy reflinki i bujaj się z tym, tylko że my cię wyszkolimy, jak się teraz wypromować, co jest ważne, kluczowe i bez tego by ten system nie działał. Możesz polecać albo cały swój sklep internetowy, albo jeden konkretny produkt, czyli na przykład wchodzisz na swojego Face'a, dajesz tam informację, że kupiłeś sobie firanki i są świetne i polecasz, że jak ktoś chce, to może kupić z twojego reflinka. I to jest zawsze spoko. Tutaj ciekawi mnie, jak oni będą walczyć ze spamem, żeby ludzie nie chodzili, nie spamowali nadmiernie. Zobaczymy. To trzeba zobaczyć w praktyce. Oni twierdzą, że ten efekt wygaśnie przez to, że każdy będzie miał tylko jeden sklep albo będzie reklamować tylko jeden produkt, więc nie bardzo będzie jak spamować. No, znając kreatywność internautów, to pewnie sposoby na spam się znajdą i na pewno przyjdą jakieś Janusze, które będą chodziły po forach i wklepywały linka, gdzie popadnie. Tak samo jak teraz jest link z linkiem choćby do giełd kryptowalutowych i tak dalej. Więc to już będzie kwestia pilnowania tego. Na pewno nie będzie to łatwe. A trzeba będzie to pilnować. Zobaczymy w praktyce. Tak czy inaczej, to co jest ważne, klient, który raz kupi z twojego reflinka, będzie twoim klientem przez cały czas, na zawsze. Czyli wyobraźmy sobie taki system, jakby był taki system, który zrzesza wszystkie giełdy kryptowalut i ty rejestrujesz ze swojego reflinka człowieka do BitBeja, a on jak później kupi coś na Binance, to ty też masz prowizję. No, fajnie, gdyby taki system istniał, natomiast oczywiście go nie ma. Guarium chce zrobić coś w ten deseń właśnie. I wtedy to jest fajne, to jest po prostu motywujące dla marketerów i ja nie ukrywam, że jeżeli ten system będzie faktycznie działać, czyli po ICO, jak to wszystko rzeczywiście, bo implementacja e-commerce z blockchainem to nie są proste rzeczy, no to mówimy tu o mega ambitnych celach, więc trzeba pamiętać o ryzyku, znowu przypomnę. Natomiast nie ukrywam, że jeżeli ten projekt wyjdzie, to ja też chętnie rozważę stosowanie go, ponieważ ja też od wielu lat mam różne biznesy oparte o marketing internetowy, o dropshipping również, o sprzedaż międzynarodową i tak dalej. W związku z czym ja sam osobiście postrzegam potencjał takiego narzędzia i podobałoby mi się to. Podobałoby mi się to, zwłaszcza jeżeli ten klient raz pozyskany zostaje ze mną na zawsze. Także zobaczymy w praktyce. Tak czy inaczej, oni tutaj obiecują, że będzie można na tej platformie płacić nie tylko dolarami, eurasami i tak dalej, ale też Guarcoinem oczywiście, Ethereum i Bitcoinem. Z jednej strony takie wizje wydają mi się zbyt ambitne, żeby były realne, natomiast z drugiej strony zależy, jak to potraktować. Jeżeli to nie będzie tak oficjalne, że to jest platforma kryptowalutowa, że my jesteśmy z krypto, że blockchain, że to, że tamto, tylko jak to będzie bardziej jak pyszne.pl, gdzie wchodzisz na pyszne.pl, zamawiasz sobie jedzenie i możesz zapłacić bitcoinem, to wtedy twórcy, jakby właściciele restauracji bardzo często nie wiedzą, że ktoś kupił u nich burrito płacąc bitcoinem. Oni mogą nawet nie wiedzieć, co to jest bitcoin, bo to pyszne.pl załatwiło płatność bitcoinem. Więc jeżeli to będzie w taki sposób działało, to wtedy to może pyknąć po prostu. Czyli rzeczywiście może ktoś chcieć zapłacić Guarcoinem, a sklep dostanie po prostu dolary, więc za bardzo nawet nie będzie wiedział, że dostał płatność w Guarcoinie, w Ethereum, w Bitcoinie i nie muszą być zainteresowani w ogóle światem kryptowalut. Dlatego też, no, na ile taka płatność kryptowalutowa będzie niszowa jak na pyszne.pl, a na ile ona będzie główną formą płatności, to nie wiem. Natomiast no, jeżeli to się dobrze zintegruje, to da się to zrobić, żeby rzeczywiście to działało. Tutaj są informacje, jaki jest rynek e-commerce. Warto sobie to poczytać, żeby zobaczyć potencjał. Nie ma wątpliwości dla tych, którzy znają liczby. No ja akurat na tym rynku działam od dawna, także ja te liczby mniej więcej znam. Potężne liczby, ogromne. Miliony, milionów dolarów tak naprawdę w tej branży są i ta branża będzie ciągle rosła. I oni tutaj właśnie wyjaśniają to, że my jesteśmy z branży e-commerce, my działamy na tej branży od lat, natomiast wykorzystujemy blockchain po to, żeby zrobić ICO tak naprawdę i żeby to rozkręcić na większą skalę, dzięki czemu nasz biznes będzie rósł szybciej i mamy dwie branże połączone, dwie szybko rozwijające się branże, czyli właśnie e-commerce i blockchain. Te dwie branże się bardzo szybko rozwijają, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, w związku z czym myślę, że jest to dobrze pomyślane. No i teraz kim jest Grzegorz Ciupek? Tak jak tutaj piszą w white paperze, w 2014 roku Grzegorz stworzył firmę, która się zajmuje marketingiem online, można powiedzieć, działaniem w branży e-commerce. Tam jest możliwość
tworzenia lejków sprzedażowych tak zwanych, wykorzystywania różnych narzędzi, tam jest edukacja. Ja rozwój tej firmy obserwuję od samego początku, ponieważ no, zaraz po tym, jak przestaliśmy robić wspólne biznesy, no to Grzegorz właśnie stworzył swoją firmę i zaoferował usługi firmy Servak. Także ja obserwowałem cały ten czas, co tam się działo, jak ona się rozwijała. Znam ludzi, którzy w tej firmie również działali, polecali jej usługi i całkiem nieźle na tym wyszli. Są różne pakiety marketingowe i tak dalej. Także ta firma istnieje od 2014 roku, czyli już kawałek czasu, więc oni to po prostu robią. Robią to, rozwijają, także teraz po prostu dla mnie to wygląda tak, że stwierdzili, że dobra, to nam wyszło, to działa i teraz wykorzystajmy, połączmy to z światem kryptowalut i zróbmy skalę z tego. No i tutaj jaki jest problem? No problem jest taki, że właśnie jak chcesz mieć swój sklep internetowy, to musisz mieć firmę, wszystkie dokumenty, koszty magazynu i tak dalej, a tutaj Guarium może to wszystko, te problemy rozwiązać. Ono się będzie łączyło na przykład z systemami sklepowymi, dzięki czemu zawsze będzie informacja, ile danego towaru jest na stanie w danym sklepie, czyli nie będzie sytuacji, czy ma nie być sytuacji, kiedy ktoś coś zamówi, zapłaci, a potem towaru będzie brakowało i tak dalej. Do tego teoretycznie będziesz musiał mieć swojej firmy zarejestrowanej, żeby prowadzić sklep w ten sposób. Zobaczymy. No, jeżeli będziesz dostawać wypłaty w tokenach Guarcoin, no to w zasadzie trzymałoby się to kupy. Mi tutaj brakuje trochę informacji takiej jakiejkolwiek technicznej, że Guarcoin jest tokenem ERC20 na Ethereum. To gdzieś tam między wierszami jakby wynika z tego, natomiast widziałbym tego więcej. No i teraz tutaj właśnie jest informacja. To jest takie, wiecie, to jest takie pitu-pitu, że jakbyś kupił pizzę, to tam byś miał tyle milionów teraz i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakby uzasadnić, dlaczego oni robią blockchain, mimo że to nie ma takiej konieczności. Ja w zasadzie, jak obserwujecie moje materiały, to ja się regularnie doczepiam, czy zadaję takie pytanie, czy ten projekt wyszedłby też bez kryptowalut, bez blockchaina. I akurat ten projekt nie tylko by wyszedł bez blockchaina, ale on już wyszedł, bo firma Servak działa parę lat bez w ogóle powiązania z krypto. Natomiast podoba mi się, że oni ten problem zaadresowali tutaj, czyli że oni powiedzieli, tak, wyszedłby i wyszedł, my robimy swoje i dalej byśmy robili swoje, dalej byśmy zarabiali. Natomiast połączenie tego z blockchainem powoduje, że mamy taką dużą dźwignię, ponieważ jak wyjdzie ICO, no to wtedy mamy miliony na inwestycje, na rozpromowanie tego znacznie szybciej, czyli na zrobienie tego momentum, czyli bo pewnie za 3-4 lata nie będzie już takiej fali na ICO, takiego hype'a, że wszyscy wchodzą we wszystko i pewnie będzie trudniej to robić, więc oni po prostu postanowili to zrobić teraz, żeby wzmocnić swój biznes i uczciwie sprzedają ten koncept. To jest ciekawe, oni już dogadali się z 10 sklepami i mają już w związku z tym 140 tysięcy produktów. To jest bardzo ważne, bo to jakby rozwiązuje ten problem, o którym ja powiedziałem wcześniej. Czyli takiej dłubaniny, że szukamy 3 sprzedawców, każdy z nich ma po 4 produkty i nie wiadomo, ile to trzeba popracować, żeby w ogóle platforma zaczęła realnie działać. 10 sprzedawców dało im już 140 tysięcy produktów. Także tak to działa. Tu jest przy okazji błąd, nie poprawiono przy tłumaczeniu, ale to tak w ramach fanu tutaj przekazuję, że to uprości purchase process i oni nie wiedzą, czy purchase process, czy purchasing process i tłumacz to miał poprawić, a nie tłumaczył. Podoba mi się, jak tutaj polskie czy zostało. Nie wiem, czy miało być purchase, czy purchasing. Także to jest kwestia poprawki, ale oczywiście to tak dla zabawy. No i dobra. Tu jest wyjaśnienie, czym jest dropshipping, czyli właśnie, że ty nie masz fizycznie towaru, ale go sprzedajesz. Cała reszta się dzieje poza tobą. No i za każdym razem, jak klienci kupują, to ty masz z tego prowizję. Możesz oczywiście swój internetowy sklep też założyć, taki, w którym ty masz swoje produkty, jak najbardziej, i wykorzystać tę dźwignię, że jest mnóstwo partnerów, którzy to polecają. Tak czy inaczej, oni tutaj podają, że przeciętnie człowiek wydaje $500 rocznie w sklepach internetowych. No, jeżeli o mnie osobiście chodzi, to zdecydowanie jest to liczba zaniżona, bo ja prawie wszystko kupuję przez internet, natomiast no pewnie to jest jakaś tam średnia, nie mam wątpliwości, że ona będzie rosła. Tu są wyliczenia, no to są takie wyliczenia, no, że co by było, gdyby tych klientów było tyle, gdyby kupowali za tyle. Chodzi o to, żeby unaocznić jakby ten koncept, o co tutaj w ogóle chodzi.
No i tutaj oni informują, co dalej, że cel jest taki, żeby 15 tysięcy sklepów internetowych w każdym kraju pozyskać. No, czy ten cel jest realny? Nie wiem. Nie wiem. Trzeba by sprawdzić tak naprawdę, ile jest w ogóle sklepów internetowych. Wydaje mi się, że w Polsce spokojnie jest 15 tysięcy sklepów internetowych, a pewnie i więcej. Natomiast kwestia sprawdzenia, ile statystycznie z nich się zgadza po prostu, żeby do takiej bazy dołączyć. No jeżeli to będzie bezpłatne i w dodatku płyną z tego same korzyści, no to cóż. I ta integracja będzie łatwa, no to moim zdaniem większość sklepów może się zgadzać. Natomiast zobaczymy to już w praniu, więc to też jest element ryzyka, że my tak naprawdę nie wiemy. Jest jakiś cel, natomiast nie wiemy, na ile on jest do wyegzekwowania i dowiemy się dopiero, jak to zacznie działać w praktyce. Dobra. Co jeszcze? Tutaj mamy tylko wzmiankę, że to działa na Ethereum, natomiast docelowo będzie to własny blockchain, po to, żeby nie było jakby no, takiego spowolnienia. Wiadomo, że Ethereum ma tam ograniczenie do iluś tysięcy transakcji, znaczy no, tysięcy, no to będzie tak, jak to się wszystko będzie rozwijało dalej. Natomiast zawsze własny system jest takim bardziej skalowalnym rozwiązaniem i w przyszłym roku, gdzieś tam prawie w połowie, będą pracować nad własnym systemem i wtedy token GUAR będzie jakby działał osobno. Tak czy inaczej, co jeszcze tutaj mamy ważnego? Tutaj mamy o tej informacji właśnie o GuarCoinie, który będzie się rozwijał i pozyskiwał kapitał na rozwój. Natomiast to, co mi się podoba, i to muszę powiedzieć szczerze, choć to się pewnie części Polaków nie spodoba, podoba mi się to, że oni wprost mówią, na czym zarabiają. Bo to ogólnie na Zachodzie to jest standard, że mówisz na przykład, że tam nawet w kościołach jest Subway, w sensie knajpa z bagietkami. Rozumiesz to? Jesteś na mszy, wychodzisz i w drzwiach normalnie masz kanapki. Możesz sobie bagietkę kupić z kotletem sojowym. I w Polsce to by nie przeszło, bo to od razu gazety by pisały, ludzie oburzeni, oni robią biznes i tak dalej. Ja mam wrażenie, że ludzie w Polsce lubią być oszukiwani, w sensie, że nie wiem, trzeba im sprzedawać takie historie, że my nic nie sprzedajemy, broń Boże, że my nic nie oferujemy. Przecież jak ja zacząłem działać w świecie kryptowalut i okazało się, że mamy platformę za dostęp, do której się płaci, to ilu oszołomów się pojawiło, że on zarabia, on nie tylko zarabia na kryptowalutach, ale też na produktach kryptowalutowych, czyli on jest takim sprzedawcą łopat podczas gorączki złota, zamiast tak naprawdę podziwiać i się inspirować, to niektóre oszołomy po prostu mają z tym jakiś problem mentalny, ale to jest taki komunizm, którego ja nie znoszę, czyli że nic się nie powinno sprzedawać, nic się nie powinno oferować. Niektórzy nawet internauci, youtuberzy ukrywający się bez nazwisk, bez twarzy, wstydzący się swojego nazwiska, też wjeżdżają na mnie regularnie, że o, sprzedawcy, tacy, naganiacze. Natomiast w cywilizacji, gdzie ludzie mają IQ większe od chomika, to oni sobie zdają sprawę, że każdy biznes świata opiera się na sprzedaży i każdy biznes świata musi zarabiać i że każdy na świecie zarabiać chce. Nie ma człowieka na tym świecie, który by nie chciał zarabiać i to jest zupełnie normalna rzecz. I to mi się bardzo podoba w Guarium i w white paperze, który w sumie nie jest white paperem, że oni piszą wprost, na czym będą zarabiać. Czyli my powiemy wam, skąd my będziemy brać hajsy i ile my chcemy zarobić na tym. Ta bezczelność może nie przejść w Polsce i zastanawiam się, że część polskich inwestorów powie, ojej, to oni chcą zarabiać na przykład 4 miliony dolarów miesięcznie. Tyle pieniędzy chcą na nas zarobić. Naganiacze, oszuści, sprzedawcy. Natomiast myślę sobie, że w cywilizowanych miejscach, jak również polscy cywilizowani inwestorzy, bo takich też jest coraz więcej, powiedzą, kurczę, fajnie. Fajnie, podoba mi się gra fair, że mówicie mi, skąd wy czerpiecie hajs, bo jeżeli korzystanie z GUAR będzie darmowe, na przykład integracja swojego sklepu, kupowanie tam będzie bezprowizyjne, to gdzie są pieniądze dla nich? I oni tu odpowiadają na to pytanie, co mi się bardzo podoba. I gdzie są pieniądze? Ano choćby w tym, że jak ktoś będzie miał ten swój faktyczny sklep z tymi zegarkami, powiedzmy, i on ma ten swój magazyn i chce, żebyśmy my mogli promować jego sklep, to może kupować dodatkowe usługi. Na przykład za 25 dolarów miesięcznie kupi jakieś tam wyróżnienia swojego sklepu, że on się będzie wyżej pozycjonował na platformie Guarium, że będą jakieś dodatkowe pewnie zdjęcia. Pomysłów na takie feature'y dodatkowe jest no limit po prostu. To tak jak na Allegro, czy choćby na Elixie, albo nie, powiedzmy na Otomoto. Sprzedajesz auto,
na Otomoto, no to możesz normalne mieć ogłoszenie standardowe za tam powiedzmy kilkadziesiąt złotych, ale możesz mieć na stronie głównej za ponad 100 zł albo z dodatkowymi rzeczami. I tutaj te sklepy, którym zależy na zwiększeniu sprzedaży, moim zdaniem mogą z tego korzystać. Oni tutaj dali oczywiście przykład taki, że 15 tysięcy sklepów korzysta z jednego rozszerzenia za $25, $375,000 miesięcznie im to daje i tyle zarabia samo Guarium. Ja nie wiem, na ile te liczby są realne, no na pewno trzeba sprawdzić, bo na pewno jest nierealne, że 15 tysięcy sklepów każde skorzysta z jakiegoś rozszerzenia, to jest absurd, natomiast jak rozumiem, to jest średnia, więc będą sklepy, które korzystają z 5, będą takie, które korzystają z 0. Nieważne, to tak naprawdę mnie nie obchodzi, czy to wyliczenie jest zawyżone. Wydaje mi się, że jest. Czemu mnie to nie obchodzi? Bo to nie jest mój zysk, to jest zysk Guarium. Natomiast to, co mi się tu podoba, że oni jakby dzielą się tym, skąd oni mają kasę i nawet jak to będzie $50,000, to chyba płakać nie będą, że tyle zarabiają, zwłaszcza, że to jest wyliczenie dla jednego kraju. Dalej jest wyliczenie, że można na przykład dodatkowe w ogóle usługi proponować, prowizje z obrotu, ale dla tych sklepów, nie dla Ciebie. I wtedy na przykład mieć dodatkowe $3 miliony na jeden kraj. To są tylko przykłady, zapewne jest ich więcej. Natomiast tak jak mówię, ja się cieszę, że chłopaki mówią, że będą na tym robić duże hajsy, że chcą na tym robić duże hajsy. A wiesz dlaczego? Bo dla mnie to jest poszlaka, że to nie jest jedno z tych wielu ICO, typu robimy ICO, zbierzemy miliony, a potem powiemy, że hakerzy wykradli nam środki i niestety, ale nie wyszło. A my przenosimy się na Bahamy. Tylko, że to jest ICO, znaczy ja zakładam oczywiście, bo mimo, że ja znam CEO od lat i ja wiem, że to jest uczciwy gość, on mnie nigdy na niczym nie oszukał, jak robiliśmy wspólny biznes, to jakby myślę, że obopólnie tutaj jesteśmy zadowoleni z tego, co wspólnie zdziałaliśmy przed laty. Także jakby sprawdził się dla mnie w boju, natomiast no cóż, no nie mogę nikomu zagwarantować, że teraz nagle coś się nie zmieniło i jest plan na Bahamy. Natomiast to, że oni wprost mówią, na czym chcą zarabiać na stałe, to dla mnie jest po prostu poszlaka, że to ma być biznes, który działa. Po prostu, że to nie jest ICO, zbieramy kasę i nas nie ma, tylko że to jest ICO typu zbieramy kasę, inwestujemy ją i chcemy zrobić z tego biznes, który dla nas będzie zarabiać milion, na przykład $3 miliony miesięcznie. Ja bardzo się cieszę, jeżeli to faktycznie będzie działało i rzeczywiście będzie można polecać sklepy internetowe, zarabiać na tym, będą narzędzia marketingowe, żeby początkujący się uczyli, to ja jestem za tym, żeby oni zarabiali te parę milionów dolarów miesięcznie, ponieważ ja zawsze jestem za tym, żeby ludzie, którzy mają dobre produkty i usługi, żeby mi je sprzedawali, żeby nagonili mnie na te usługi, żeby mi je wcisnęli, zmanipulowali mnie, żeby to po prostu działało i tyle. Czemu by nie? Jeżeli jest coś dobrego, jak najbardziej trzeba to sprzedać, więc jeżeli faktycznie ta platforma, bo oczywiście przypominam o ryzyku i zawsze będę przypominać, jeżeli ta platforma rzeczywiście będzie tak działać, rzeczywiście będą te sklepy internetowe, rzeczywiście my na przykład jako partnerzy będziemy mogli te sklepy polecać i zarabiać z tego taką dożywotnią prowizję, to wtedy chłopakom życzę, żeby zarabiali te $4 miliony miesięcznie i bardzo dobrze, albo i 40. Niech zarabiają tyle, ile trzeba. Czy to oczywiście wyjdzie? Nie wiem, jest tu bardzo dużo elementów ryzykownych. To jest jasna sprawa, bo trzeba pozyskać sklepy, trzeba pozyskać klientów, trzeba pozyskać partnerów, więc jest tych elementów ryzykownych sporo. Jeszcze te sklepy muszą chcieć korzystać z tych rozszerzeń, więc jak najbardziej, natomiast tak jak mówię, chcą na tym zarabiać i to jest dobra poszlaka. Co do samego tokena, tak jak wspomniałem, on był za 1 cent 18 czerwca, teraz cena stabilnie rośnie, aż 15 października będzie to za $1.20, czyli ostatnie osoby będą za tyle to kupowały. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Roadmap, no to faza pre-ICO się skończyła, teraz jesteśmy w fazie ICO. Później będzie wprowadzanie własnego blockchaina, żeby się nie uzależniać od Ethereum. Dystrybucja tokenów, to moim zdaniem nie ma tu nic specjalnie wyjątkowego. To sobie możecie doczytać na stronie. Jeżeli chodzi o zespół, no to są ludzie powiązani też częściowo z firmą Servak, prowadzoną przez Grzegorza. Są to osoby, które się zajmują marketingiem, serwisami finansowymi i tak dalej. Tu bym powiedział, jeżeli chodzi o zespół, to bym powiedział, że zespół z jednej strony jest solidny, z drugiej strony no nie ma tutaj jakichś nazwisk ze świata krypto, które by miażdżyły. Także no, taki zespół po prostu.
Co do doradców, to już jest kilku ciekawszych, ponieważ jest tutaj gość, który na przykład dostał od Kremla nagrodę firmy roku. Także to jest ciekawe. Nikolaj Skilew. Gościa nie znam osobiście, więc nie słyszałem. Jest Leszek Forytta, który zajmował się na przykład IPO, czyli wdrażaniem firm na giełdę. To jest dużo, dużo trudniejsza procedura niż ICO, póki co przynajmniej, a on niby 30 takich firm tutaj samemu lub z ekipą wdrażał na giełdę. Także to jest ciekawe. Kogo tutaj jeszcze mamy? Przemek Szczęch, to jest nazwisko, które pewnie jest Wam nieznane, ale mi jest znane, bo każdemu, kto się zajmuje marketingiem internetowym, to pewnie to nazwisko kojarzy. Także to jest gość, którego na pewno gdzieś tam ja kojarzę i szanuję za jego twórczość, za materiały, które tworzył. Także na pewno aktywny i znający się w marketingu internetowym. Reszta chłopaków tutaj albo nie znam, albo Jacek Dudzic to osobiście. Tu bym miał parę zastrzeżeń, także nie będę wchodzić w szczegóły. Tak czy inaczej, dalej to już w white paperze mamy tam prawne aspekty, że ryzyko i tak dalej. No i tyle. Czy Guarium wyjdzie, czy na 100% da Ci zarobić? No nic na 100% Ci nie da zarobić, więc nie mam bladego pojęcia. Jest to ICO, więc wiadomo, że z założenia jest to projekt ryzykowny. ICO mogą nie wyjść. Może też być tak, że będzie szybki dump po ICO, czyli że ktoś wejdzie dzisiaj i potem się okaże, że jak nie zdąży szybko sprzedać, to cena spadnie i już później długo nie wróci na wyżyny. Jeżeli masz duszę ryzykanta i wchodzisz w ICO z założenia, to na pewno warto zrobić twój research, przeanalizować tę stronę. Jak ja bym wchodził w ICO, bo ja tak jak mówię, ja z założenia w ICO nie wchodzę po prostu, bo mój poziom ryzykanctwa nie jest może mały, ale też nie jest mega duży. Także ja rzadko wchodzę w ICO, albo w zasadzie prawie nigdy. Natomiast gdybym wchodził w ICO, to na pewno temu ICO bym się przyjrzał, co najmniej poczytał, przeanalizował. Jest parę rzeczy, o których Wam nie powiedziałem, które trzeba sobie doczytać, bo nie mamy na to dzisiaj już czasu. Jest parę rzeczy, które bym się przyczepił, czyli to, że white paper wcale nie jest tak naprawdę white paperem, tylko jest bardziej takim dokumentem o platformie, o marketingu. To bardziej mi pasuje jako takie poszerzenie roadmapa może. Natomiast kwestii technicznych, typowo white paperowych, nie ma tam dużo. Są tam literówki, ale to są tam pierdoły. To, czego bym się doczepił, to oczywiście tutaj ta jedna wzmianka, w której jest napisane, że token będzie rósł na wartości. A wiecie, no, takich zapewnień składać nie możemy. No i oczywiście, co jeszcze mogę za minus podać, no, że projekt jest ambitny i że jest parę elementów, które tutaj mogą nie wyjść, czyli że sklepy mogą nie zassać tego tematu, że mogą nie chcieć, nie zgadzać się na dołączenie do platformy, że partnerów będzie za mało i oni będą słabo promować, nawet jak się ich wyszkoli, że przez to, że na platformie będzie można używać dolarów, to nikt nie będzie chciał używać Guarcoinów, bo to też jest takie ryzyko na tego typu platformach. Tak jak na pyszne.pl założę się, że transakcje Bitcoinem to nawet nie jest 1% transakcji, które tam są. No bo większość ludzi stwierdzi, po co? Po co Bitcoina, to ja sobie pohodluję, a za tacos zapłacę złotówkami. Więc to też jest punkt ryzykowny. To są te najważniejsze elementy. Co do plusów, podoba mi się przewaga tego konceptu nad tymi, które chcą kopiować eBaya czy Allegro, że oni chcą kopiować Amazona stricte, czyli właśnie platformę, gdzie różne sklepy od razu wchodzą tysiącami produktów. Podoba mi się, że oni to robią już, czyli że to nie jest kryptowaluta typu mamy pomysł i zobaczymy, jak to wyjdzie, tylko że to jest projekt, który od kilku lat już działa pod marką Serwak i ja wiem, że on działa, bo znam ludzi stamtąd i jakby wiem, że to funkcjonuje. Także działa i teraz chcą jakby połączyć to w nową platformę automatyzującą e-biznes, czyli zeskalować, można powiedzieć, za pomocą kryptowalut. Podoba mi się, że chłopaki wprost mówią, na czym chcą zarobić, że jest tutaj dla nich kasa, że oni liczą na miliony dolarów miesięcznie. To mi się podoba. Mimo że niektóre tak zwane Polaczki mogą mieć z tym problem, to jednak rozwinięci, prawdziwi Polacy, którzy jakby rozumieją, że kapitalizm to nie jest nieszczęście, bo komunizm to był większe nieszczęście i każdemu porówno i niech przypadkiem nikt się nie dorobi, no to poważni inwestorzy jakby szanują takich ludzi, którzy fair mówią, że zarabiają na czymś i informują o tym i nie wstydzą się tego, więc to mi się podoba, że mają model biznesowy dla siebie.
No i co? No trzymam kciuki. Powiem szczerze, osobiście zawsze jak dostaję jakiś projekt do recenzji, zwłaszcza jak to jest ICO, to się obawiam. Zwłaszcza jeżeli to jest research płatny, w sensie przekażemy Ci pewne środki za to, żebyś nagrał u nas materiał, to ja się tego boję, bo mówię, dobra, przyjąłem środki i teraz wejdę pewnie na stronę i tak jak w przypadku większości ICO znajdę takie bzdury, że szok. Tak jak robiłem research payera ICO i ostatecznie po prostu nie przyjąłem środków, bo jak zrobiłem ten research i zobaczyłem, co tam jest, to stwierdziłem, nie, dobra, to już mi nie przelewajcie, bo takiego researcha, jaki ja bym zrobił, to wy byście nie chcieli zobaczyć, a już na pewno za niego zapłacić. Natomiast nie ukrywam, że w przypadku Guarium mam bardziej pozytywne wrażenia. Osobiście dalej to nie oznacza, że wejdę w to ICO, ponieważ osobiście dalej nie wchodzę w ICO dla zasady. Natomiast jeżeli ten projekt wyjdzie, to za parę miesięcy, jak już będzie to po ICO i będzie to wszystko się rozwijało tak, jak jest napisane w roadmapie, to wtedy zostanę hodlerem Guarium, Guarcoinów. Wtedy tak, jak najbardziej. Trzymam kciuki. Tak jak mówię, ekstremalnie duże ryzyko zawsze, gdy jest ICO, ale są tutaj osoby, które wchodzą w ICO z założenia i dla takich osób uważam, że na pewno projektowi Guarium warto się przyjrzeć. Zobaczymy. Natomiast bardzo mnie też ciekawi Wasze zdanie, ponieważ też trzeba dodać taki disclaimer, że ja przez to, że nie wchodzę w ICO, to też nie jestem ekspertem od ICO stricte. Zresztą w ogóle od kryptowalut nie ma ekspertów. Natomiast no, dla mnie nisza ICO nie jest niszą taką nadrzędną, więc ciekawią mnie Wasze spostrzeżenia i na pewno Wasze komentarze tutaj, głosy za i przeciw, jakieś minusy, których nie zauważyłem i plusy, których nie zauważyłem. Napiszcie to proszę koniecznie w komentarzach, żeby nawiązała się fajna dyskusja, a dla tych, którzy obejrzeli ten research, zapraszam również do sekcji komentarzy, żeby tam poczytać, bo na pewno inni użytkownicy dodają ciekawe rzeczy, których ja tutaj nie opisałem, bo chciałem, żeby ten research był w miarę zwięzły. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Decyzja przed Wami, natomiast przed decyzją oczywiście robicie własny research, analizujecie i sprawdzacie, czy to jest dla Was, czy nie. Napiszcie w komentarzu, co o tym projekcie sądzicie, czy uważacie, że Guarcoin wyjdzie długofalowo, że ten projekt rzeczywiście podbije serca klientów i rzeczywiście da zwykłym ludziom możliwość na promowanie produktów, których nie mają na swoich magazynach, tylko poprzez model dropshippingowy. Ja osobiście chciałbym, żeby to wyszło. Obawiam się oczywiście przez to, że ICO, że blockchain, że ambitny cel, jak najbardziej. Natomiast no nie ukrywam, że trzymam za Grzegorza i resztę ekipy kciuki. Za parę miesięcy będziemy mieć okazję zobaczyć, jak teoria zadziała w praktyce. Czekam na Wasze komentarze, życząc Wam miłego dnia. No i zobaczymy, cóż z tego projektu wyniknie. Dzięki bardzo, cześć!